dymy! Halo, halo, no to jadę. Nie wiem, czy to dobrze tak będzie. Ale chwilę tak. Wrzucę takiego. Zobaczymy, czy to jest dobre w ogóle są ustawienia. Ciekawe, czy mnie w ogóle słychać. Jadę na Dansewek. Jest niedziela. Pokazuje 26 stopni, ale wieje. Więc będzie trochę mniej, aż na Dansewek będzie tam biało tak, że od morza, od oceanu. Że to już będzie w ogóle muzyk jest cisza, bo będzie YouTube się. Także jadę. Halo, halo, no właśnie, teraz będę jechał, teraz takie inne ustawienie kamery. Dotarło do mnie, że to jest właśnie nowy, pierwsze wideo po moich bojach, szmojach szpitalowych, które jeszcze się nie skończyły. Ale jadę dzisiaj sobie gdzieś, znaczy jak ręcznie mi pozwoli. Bo trzeba by w taką piękną pogodę, w taką piękną niedzielę coś zrobić. Mam nadzieję, że coś zrobię. Jedziemy! Byliśmy tu, pojechaliśmy dalej. To nie była destynacja, którą chciałem, ale no, to dużo ludzi. Thank you.
to miał być ten cichy spocik, miał nie mieć ludzi. Dobra, testujemy wideo, testujemy ten. Jak mamy głos, wiatru nie ma, to powinno być dobrze. Jechałem do Dunserwick. Dunserwick, tam jest castle. Castle jest tam za mną. Gdzieś tam, tam jest Giant's Causeway. Giant's Causeway. Testujemy, no bo pierwszy taki wypad poszpitalny, międzyszpitalny. Dzisiaj pogoda w miarę ładna. Widzę, że to stabilizacja, to trzeba by trzymać na, nie w ręce. Nie w ręce trzymać, bo to tak to nie działa. No ale chyba jakoś będzie dobra, nie? Wypad jest. Tam stoimy. Słońce trochę jest. Ja się nawet ogoliłem. To już jest dobrze. I cała istota tego wyjazdu miała być, że tu ma być spokój, cisza. Czyli w porównaniu do tych innych lokacji, to i tak tu jest spokój i cisza, ale miejsca parkingowego w sumie brakowało. Także jest parcie na szkło. Nawet lokalni sobie wychodzą i robią co chcą i nie siedzą w domu. To dobrze. A jacyś turyści pewnie też są. No to jedziemy chyba, bo chciałem sobie gdzieś usiąść, ale na razie nie ma gdzie usiąść. Gdzieś fajnie jest, spokojnie, nostalgicznie. Idziemy dalej jednak. Miało być na jedzenie. Idziemy zobaczyć, co tu się dzieje. Okazuje się, że niby 22 stopnie, tak? Jak wiecie, to już tak nie jest przyjemne.